Cześć, to 10. odcinek serii, więc mam dla Was coś specjalnego, Q&A. Postanowiłem odpowiedzieć na najciekawsze pytania, które zadajecie, a zadajecie ich masę, i przygotować o tym materiał. Oczywiście nie na wszystkie, bo by się nie zmieściły, ale to nie jest ostatni Q&A, więc spokojnie. Dlaczego Orange nie inwestuje w miejscowościach poniżej 30 tysięcy mieszkańców, czyli w małych miejscowościach? Zakładam, że chodzi o światłowód. Otóż inwestujemy. Mam tutaj listę, idąc od góry, alfabetycznie. Jest to na przykład Błoń. 12 tysięcy mieszkańców, jest światłowód. Troszkę dalej Gryfice, 16 tysięcy mieszkańców, także jest. Do tego dochodzi cała długa lista miejscowości w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, gdzie także inwestujemy. Więc inwestujemy. Czy będzie zasięg Orange ze stacji bazowej przy schronisku na hali Ornak? Otóż jak pewnie wiecie, my udostępniamy część stacji bazowych Magentowym, a Magentowi udostępniają część stacji bazowych nam, ale nie wszystkie. I właśnie takim przypadkiem jest ta na Ornaku. Generalnie rzecz biorąc, większa część stacji jest wspólna. No ale czasami są wyjątki. Oczywiście działa to także w drugą stronę. No ale wiecie, skoro jesteśmy w Tatrach, hej panocki! Jedno z wielu pytań o konkretną miejscowość, w tym przypadku Bolków. W Bolkowie światłowód będzie do końca 2020 roku. Realizujemy tam inwestycje w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, co zakłada bardzo konkretne terminy wykonania. Dotrzymamy ich. Więc światłowód już niedługo tam będzie. Ankul 1910 pyta, czy ja rapuję. Otóż nie rapuję, zioło, mam taki flow. Flow. A tak zupełnie na serio, to najlepiej bawię się przy muzyce. Ciężkiej, przy roku, przy muzyce z lat 60. A jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej o mnie, to praktycznie przez cały czas do pracy jeżdżę na rowerze, nie ruszam samochodu, latem jadę w góry na wakacje, zimą na narty, czasem też surfuję, po prostu. Czy są jakieś stacje bazowe, na których nikt nigdy nie skorzystał z Voltem? Sprawdziliśmy to. Otóż spośród stacji bazowych z 4G, z których mogą korzystać klienci Orange, nie ma takiej, z której nikt nigdy nie wykonałby połączenia w Volte albo nie odebrał. Wiecie, mamy już ponad 40 słuchawek, które obsługują tą usługę, więc dziwnym by było, gdyby były miejsca w Polsce, które mają 4G, z których nikt nigdy nie zadzwoniłby poprzez Voltę. Czy modem i dekoder muszą być obok siebie po podłączeniu światłowodu? Otóż faktycznie na ogół tak robimy. Natomiast modem, który musi być blisko gniazdka światłowodowego, może być dość daleko od dekodera i mogą być podłączone na przykład poprzez kabel Ethernet. Było pytanie o światłowód, teraz o sieć mobilną. Otóż, czy może być internet mobilny bez jakiegokolwiek limitu danych? Niestety nie, fizyki nie oszukamy. Albo będzie limit paczki danych, którą możemy przesłać w danym na przykład miesiącu, albo prędkości. Ponieważ zawsze będą jakieś limity, czy to właśnie radia, czy to tego, co jest dalej. Natomiast te limity mogą być bardzo odległe. Wyobraźcie sobie, że kiedyś przez 512 kilobitów na sekundę to było takie łącze, tyle wystarczyło. A teraz nawet 100 megabitów można zapchać. Ron, stały czytelnik naszego bloga, zadał nam kilka pytań o naszą sieć. Otóż Ronie, jeżeli chodzi o to, którędy idą Wasze rozmowy, czyli ruch głosowy, to przede wszystkim przechodzi on przez sieć 3G, w dużo mniejszym stopniu przez 2G i w końcu przez Voltę. Pytaj się także o tak zwany sztuczny ruch. Tak jak już wielokrotnie odpisywałem, za każdym razem podchodzimy do sprawy indywidualnie, ponieważ to, co w jednym przypadku jest sztucznym ruchem, w innym nim nie będzie. Zadałeś także pytanie o to, ile częstotliwości zostało na 2G. I to jest 8 MHz. Tyle właśnie żeśmy zostawili. Zadałeś także ostatnie pytanie o częstotliwości 200 MHz i 1800 MHz. I o to, co dalej będziemy z nimi robić. Otóż testujemy różne układy pasma, różne układy częstotliwości i wybierzemy tą najlepszą. No ale na razie testy trwają. Dzięki ze mną byliście, to już wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie więcej Q&A-ów, powinniście zadawać więcej pytań. Przede wszystkim na blogu. Tam jestem najczęściej. I tam najszybciej odpowiadam. Cześć!